Życie potrafi dać w kość albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście zawsze można sobie zrobić przerwę. Na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę. Z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekszyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller. Cześć Kasiu. Cześć Joasiu. Cześć. Dzisiaj kolejny piękny dzień, a my się spotykamy na nasz kolejny piękny podcast. Na taki temat leciutkich, aczkolwiek nie zawsze, ale taki, no może być cieplutki, nie? No może być cieplutki, może być... No właśnie, bo ja mam taką teorię, że to o czym będziemy teraz rozmawiać... Czyli wrażliwość. Przez lata i nadal myślę, że przez wiele osób jest traktowana jako coś, czego co raczej trzeba tępić i się pozbywać, bo nam utrudnia życie, nie utwardza, tylko właśnie tak coś jakoś... Coś ty taka wrażliwa. Tylko właśnie jakoś tak naraża na bardzo wiele niemiłych sytuacji i utrudnia innym z nami życie. A nie czymś, co należy pielęgnować. Jakie jest twoje zdanie? Myślę, że jest dużo ludzi, którzy cenią wrażliwość i nawet uważają ją za jedną z najfajniejszych ludzkich cech i bardzo potrzebują jej u bliskich, u przyjaciół, wiesz, u partnerów. Ale część ludzi, która się nastawia na mieć, a nie na być, zdecydowanie tępi wrażliwość własną, co jest najsmutniejsze, no i potem cudzą, no bo jak się własną wytępiło, to się już potem cudzej nie znosi, bo ona jest takim, wiesz, krzykiem, że ktoś zachował w sobie, powiem grubo, człowieczeństwo. Mm-hmm. To takie najbardziej głębokie i duchowe też. Ty słusznie oczywiście powiedziałaś o tych właśnie ludziach nastawionych na mieć, a nie być, ale myślę, że czasem to tępienie wrażliwości bierze się w nas, ta chęć tępienia, czy chęć, czy uczenie dzieci tego, żeby jednak w to powściągały. Z takich złych przeżyć, ale też takich, powiedzielibyśmy nawet sobie, szlachetnych pobudek. Chcemy oszczędzić dzieciom innym cierpienia. No tak, mówimy, ty nie płacz, schowaj swoje łzy, prawda? Nie mów, że cię to zabolało. Powiedz, że wszystko jest okej. Okay. Popłacz sobie po cichu. Dobra mina do złej gry. Dokładnie. O, moja mamusia niestety, biedna. To miało nas uchronić, ja w to wierzę, ona że mama chciała tak cię... chroniła. No, a może głównie. I tak. Tak. Ale może i ciebie chroniła. Chciała ochronić? No tak, chciała mi pokazać, wiesz, że się dzieli tam tą swoją mądrością, wiesz, którą... Aha. którą naprawdę można było, no czy nie, no ona nie mogła inaczej, no bo też ją coś zdołowało w życiu mocno, że musiała coś takiego zrobić. Bardzo to rozumiem oczywiście, natomiast ten sposób udam, że nie czuję, jest bardzo popularny. I jest, ludziom się wydaje, że im wtedy jest łatwiej, ponieważ do własnego uczucia tego, że w środku się czują źle, nie dodają tego, że ktoś się nade mną lituje. Ja słyszę często, ja nie chcę współczucia. Myślę, naprawdę nie chcesz? Jak mówią, nie chcę litości, to wiem, że mają takie przekonanie, że to ja jestem ta gorsza, ta mniejsza, ta głupia, ta, co sobie nie radzi, ta, co w ogóle trzeba się tylko tak, wiesz, nad nią, że tak powiem, użalić. A to przecież współczucie jest jedną z najcudowniejszych rzeczy, jaką sobie możemy dawać. No bo jest to empatia, jest to bliskość, jest to zwrócenie na ciebie właśnie uwagi, na to, co czujesz. Jeżeli ja przeżyję z tobą razem i ty czujesz, że to z tobą razem przeżywam, no to weź to i już będzie inaczej. Ale ja bym powiedziała, że nawet litość nie jest złym uczuciem, no bo litość... Miłosierdzie kiedyś to było to jest właśnie takie miłosierdzie. Teraz już nie ma. Litość moim zdaniem nie mówi o tobie jako... Znaczy więcej mówi o osobie, którą o tą litość błagamy, niż o tobie, który masz ją uzyskać. No bo litość to jest tak jakby przestań być takim zatwardziałym tak, głazem. Ulituj się, zobacz ludziom moje się cierpienie. Ludzie mieli z politowaniem. Właśnie. Tak, z politowaniem, czyli ta taka właśnie cipcia do niczego. Czego, nie? Albo taki nieudacznik. No, ale to jest ocena. Tak, to jest ocena. My się tych ocen oczywiście boimy, no bośmy je zbierali po prostu do... Ciągle o tym mówimy, że zbieramy je masami. I to zewsząd niestety. Nie tylko do nas, ale w ogóle też do innych, prawda? Którzy patrzymy, że o, wychylił się i oberwał, nie? To mm-hmm. ja się nie będę wychylać. Mm-hmm. No, ale może ja nie oberwę po pierwsze, może ja to przyjmę inaczej, może ja sobie coś z tym zrobię takiego,
że ta osoba będzie się musiała wycofać, która tu mnie, wiesz, chce załatwić, nie? Mm-hmm. Nie uczy się nas, po pierwsze, szanowania wrażliwości, po drugie, jakby to nazwać, suwerenności wrażliwości. Mm-hmm. Tak się wydaje, jakby wrażliwość nas skazywała na słabość, miękkość, nieporadność, bezradność, bycie, wiesz, małym, skrzywdzonym dzieckiem, które sobie nie potrafi z tego wyjść. A wrażliwość to jest siła, to jest bogactwo, to jest cudowne wyposażenie. To jest... są możliwości. Jakie jeszcze? No. To są umiejętności, zdolności, talenty wręcz, prawda? Cały kawał życia, który jest związany z każdą twórczością, każdą, jakąkolwiek, również z budowaniem mostów, prawda, czy ich tworzeniem, jest związany z wrażliwością. Łapaniem czegoś, czego inni nie widzą, nie czują. Albo mm-hmm. inaczej to złapać, prawda? Albo zrobić z tego pożytek inny. Mm-hmm. Czy w ogóle widzieć, czuć, wychwycić, prawda? Mieć to, tą elektryczność na coś, prawda? Czyli być w swobodnej przestrzeni wewnętrznej, która pozwala rozejrzeć się, albo w ogóle pozwala na bodźce dochodzące, prawda? Przeróżne, z różnych stron, żeby one nas... nie wiem, olśniły, zatrzymały, zbrzydziły, bo wrażliwość, prawda, też mówi tam nie, tego nie, mhm. prawda, tych ludzi nie, tego zachowania nie, tego miejsca nie, prawda, to jest cudowna umiejętność. Poza tym wrażliwość to są wzruszenia, dokładnie. To są zachwyty, to są orgazmy również, o. prawda? To są relacje z ludźmi, no bo właśnie wrażliwość, bez wrażliwości nie stworzymy relacji takich to prawdziwych, głębokich. To jest bycie w przyrodzie, to jest bycie ze zwierzątkami ukochanymi, to jest bycie z dziećmi, to jest zabawa. Tak. Prawda? W to ogóle... jest dotyk. Dotyk. To są wszystkie zmysły, które odczytujemy, no. tak? Znaczy, no, które, mówiłam, że cieplutkie. Zmysły, którymi odbieramy świat, źle powiedziałam. Mięciutki kocyk. Tak. To jest mięciutki kocyk, to jest pyszna czekolada. I szorstki jest... ręcznik. Szorstki. Tak, no, bo to są też te szorstkości i te tak. nieprzyjemności. Tak, ale to szorstkość jest... też bywa fajna. To jest to, że kiedy poznajesz kogoś, z kim się świetnie dogadujesz, to czujesz się jak w domu, ale jednocześnie wiesz, że kiedyś go utracisz i to jest obok siebie i to wreszcie możliwości pozwala na to, żeby przeżyć to dobre, co jest teraz, ale i też... zachować. I zachować, ale też, żeby przeżyć, jak to się skończy. No bo to się skończy, to wiemy o tym. Skończy. Wszystko się kończy, ale jest. Tak, tak. Może dlatego się też boimy tej wrażliwości, tylko że to nic no, nie zmieni. Boimy się, prawda? Mówią jak ludzie, będziemy... nie lubię pożegnań, nie lubię tak. rozstań, nie zakocham się, bo potem się to zepsuje. No tak, właśnie. I zresztą, wiesz, to są ci, co pesymiści, co mówią tak, jak ja się nastawię na złe rzeczy, to jak one się zdarzą, to ja się nie zdziwię, nie będzie mnie bolało. Będzie cię bolało. Tak. Jest taki świetny film, Najgorszy człowiek na świecie. I tam główna bohaterka wchodzi w różne związki, poszukuje siebie, bardzo też zabawny. I ona w jednej scenie mówi, że przez całe życie bałam się, że pewne rzeczy mogą pójść nie tak, jak chcę. I to mnie powstrzymywało przed zrobieniem. A potem się okazywało, że one i tak się wydarzyły i szły w inny to zupełnie sposób. Niż tak, też tak. nie tak, jak się spodziewałam, ale w zupełnie inny niż ten, którego się bałam. Na przykład. Myślę, że bardzo się właśnie obawiamy tego, co się nie wydarza, a nie bierzemy tego, co się wydarza wtedy. Powiem ci moją taką myśl. Coś no. ma się zdarzyć i najpierw zacznijmy od tego, że w sobie mamy bardzo dużo niespełnionych potrzeb. Od dzieciństwa, naprawdę, kochani, wybaczcie, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy się dzieje od dzieciństwa w ale człowieku. Też z różnych powodów, czasem tak, nie z winy ale też mamy niespełnione rodziców, potrzeby. One są ważne, one są wielkie, one nas ogromnie dużo kosztują. I mamy wielkie pragnienia i mamy wielkie marzenia. I potem na przykład ktoś cię zaprasza gdzieś. Tak. I to ci zahacza o te potrzeby i o te pragnienia. I myślisz sobie, Boże, może się spełni, może będzie to, na co czekam. I zaczynasz się bać tego, że się nie spełni. Albo tego, że tam będzie tak, że sobie nie poradzisz. Albo że tam będą cudowni ludzie, a ty nie będziesz taka cudowna. Albo to, że trzeba tam będzie coś zrobić i udowodnić, albo, żeby że cię nie puścili. Będzie tak fajnie, jak myślałaś. Albo, że nie będzie tak fajnie. Albo, że w ogóle się na przykład okaże, że przyjechałaś, a tam się nic nie dzieje, bo to ma być pojutrze. Rozumiesz? No w ogóle to się zdarza czasami. Pamiętam, że jechałam kiedyś na jakąś premierę przecudną, bardzo się na nią cieszyłam. Przyjechałam, cichy, pusty teatr, bo mi powiedzieli nie tą datę, co trzeba. No po prostu okropność. Ale wiesz, chodzi mi o ten zestaw naszego pragnienia,
które nie zawsze mamy nazwane i uświadomione, bo ono jest tak czasami bolesne, że go, wiesz, świat nie spełnia, czy nie spełnił, że nie nazywamy go, żeby się jeszcze bardziej nie czuć niespełnionym. I potem coś nas właśnie tak porusza, że może się uda, że ten, a może kawałek, a potem się, ale tylko kawałek. Wiesz, na przykład spotykasz osobę, która jest cudna, nie? Mm-hmm. I myślę, żeby już ze mną była na przykład na zawsze, albo był. No ale nie będzie. To znowu mówisz, prawda? To, co powiedziałaś, wszystko jest... Na chwilę, tak. Nie ma gwarancji żadnej. Piosenkę chyba nawet śpiewam. Napisałam, tak. Nawet cała moja płyta jest choćby tylko na chwilę. Dokładnie. Żeby było przez chwilę, ale że teraz potem sobie niektórzy ludzie mówią tak, no ale na chwilę to nieważne. I unieważniają. Żeby się nie czuć źle, że się skończyło. Wydaje im się, prawda, że jak unieważnią, no to nie będzie czego żałować. Mm-hmm. Ale jednocześnie nie dodają sobie po troszku tych spełnień, żeby potem zobaczyć, że jednak tego sporo było. Czy jest i będzie jeszcze, prawda? Na czym, i też sobie dobrze powiedzieć, na czym te spełnienia na przykład mają polegać, no to mogę ruszyć i szukać. Bo to, że przychodzą, to jasne, że przychodzą, ale też muszę z tym współdziałać. Mm-hmm. Czyli tu wrażliwość na przykład jest bardzo potrzebna, żeby wyjść i szukać. Żeby współdziałać, żeby komuś, kto mówi, chętnie się z tobą spotkam, powiedzieć, ja też bardzo chętnie. Mm-hmm. Nie? Mam ochotę na ciebie, mam ochotę na rozmowę, mam ochotę, żebyśmy sobie posiedzieli i milczeli. Wszystko, co się między nami dzieje, na przykład jest dobre. Ale to są takie mówienie o tych tak zwanych pozytywnych uczuciach. Przychodzi nam może trochę łatwiej. Nie wszystkim. Nie wszystkim, chociaż jest rzeczywiście to, że się tak, boimy, że jak za bardzo, to potem to będzie nas bolało. To się odkryje i potem ona będzie myślała, że mi za bardzo zależy. Dokładnie. Albo już nie będzie chciała, czy chciał. Ale to mówienie o tych przykrych, trudnych, tych negatywnych, jak to mówimy potocznie, uczuciach. To jest coś jeszcze trudniejszego. Ty kiedyś mi powiedziałaś, że najstraszniejszą rzeczą, którą ci na przykład mówią kobiety, znaczy najstraszniejszą, to używam takie duże, ale że jedną z takich, które cię bardzo aż tak poruszają, jest to, że one mówią, że na przykład wchodzą do mieszkania i zastają nagle męża z inną kobietą w sytuacji wskazującej, że mają romans i zamiast rozpłakać się, spytać się, dlaczego mi to robicie, albo jak mogliście, albo... Jest mi tak przykro, to tak. Mówią takie te słowa, które nam się nawet radzi, żeby mówić, kochanie, że chyba jedna ci powiedziała z pacjentek, zapłać tej pani i proszę do wyjścia. Od tego zaczęłam książkę Kup kochance męża kwiaty. Ach, właśnie, to tak. Też jest w tej książce, właśnie. Tak, że to jest właśnie dobra mina do złej gry. Ja będę ta, której nic nie rusza, ja będę zwycięska, ja będę triumfowała, chciała mnie pomniejszyć, tak? I jej się udało, ale ja tego nie przyznam. Tak. A tu można powiedzieć, zrobiłaś mi wielką krzywdę. Jestem zraniona, prawda? Ty na przykład, nie wiem, moja przyjaciółka, albo ty, moja znajoma, albo ty... No, obca kobieta, można tak. Powiedzieć, wiesz, no to rozumiem, że tu się mój mąż, że tak powiem... Nie wykazał raczej. Tylko absolutnie, mm-hmm. Prawda? Bo niby skąd ona miała wiedzieć, co się między nami dzieje, prawda? Już wcale ze sobą nie śpią, prawda? Tak, tym bardziej właśnie, że to poniża kobietę, tak. a mężczyznę zostawia jako, tak. I powiedzenie jemu, wiesz, no nie jesteś tu wygrany. Zrobiłeś coś dla siebie, oczywiście. A czy teraz byśmy się w tą zdradę wpuściły, chociaż to jest, wiesz... Rzeczywiście chyba poprę to, co mówiłam wcześniej, że to jest taka część życia, wobec której kobiety największą taką bezradność wykazują. I wściekłość, i żal. No i są, wiesz, no są uderzone w genitalia jakby, wiesz, w to miejsce, mm-hmm. które jest dla nich intymne, ale też najmniej znane, najmniej się nim cieszą i posługują. Znaczy oczywiście znowu nie wszystkie, bo to przecież jest dużo kobiet, które bardzo swoją seksualność szanują, lubią i używają jej mądrze i one zupełnie inaczej reagują na takie rzeczy. Ale rzeczywiście to jest taki kawałek, w którym kobieta się czuje upokorzona. I to jest właśnie też blisko tego politowania, prawda? Żeby nie pokazać, że ja przegrałam. Ale tutaj właściwie
Wiesz, ja myślę, że taka sytuacja, ona jest trudna dla wszystkich, bo jest trudna dla wszystkich, ale upokorzenie tak naprawdę my nosimy w sobie, gotowość na nie. Wiesz, jeżeli nie mamy takiego, no to wracamy do tego, wiesz, poczucia wartości, prawda? Jeżeli mamy swoją godność i mamy swoje poczucie wartości i wiemy, że jesteśmy osobą, no jakby pełną, prawda? Pełną, człowiekiem. No to nawet jak jesteśmy zranione, to zranienie nie rozwala nas. Ono boli, to jest jasne. No w ogóle ból w życiu jest i musi być, prawda? Bez niego nie ma też innych rzeczy. Ale nas nie rozkłada, nie rozwala i nie niszczy godności też tych ludzi, którzy biorą. To jest dla mnie, wiesz, bardzo ważne, że na przykład kobietom tak łatwo niszczyć inne kobiety w takich, wiesz, no po to w ogóle całą tą książkę napisałam. Głównie, żebyś tę kobietę zobaczyła jako kobietę. Ty jesteś, to z nami oni to robią. Wiesz, no boli nas, że nasi ukochani mężczyźni, czy nasi właśnie mężczyźni, bo to jest co innego, prawda, nas zdradzają. I że chcą w ogóle nas zdradzać, prawda, bo przecież już powinien nigdy nie chcieć. No to jest temat osobny, który może też znowu sobie o nim pogadajmy, prawda, bo on obchodzi bardzo dużo ludzi. Natomiast ta moja godność no jest taka, że przecież nikt mi nie zabrał mnie, prawda, jeżeli wybrał kogoś innego. No to jest coś takiego ważnego. Jedną z takich ważniejszych, głośniejszych i pewnie też lubianych przez ciebie, bo i przeze mnie, badaczek wrażliwości jest Brené Brown. O tyle jest to zabawne, że ona się tym zajęła, że sama wprost mówiła, że nienawidzi wrażliwości i w ogóle nie utożsamiała się z wrażliwością. Ona była badaczką. Jak jestem badaczką, to nie jestem wrażliwa. Trochę tak myślała, wierną temu, co mówili jej mentorzy, czyli że jak czegoś nie można zmierzyć, to nie istnieje. Więc ona chciała wszystko mierzyć. A jednocześnie całe jej życie zawodowe prowadziło ją do tej wrażliwości. Doszło wręcz, ona mówi o tym, że poszła do terapeutki. Ona to nazwała załamaniem, sama Brené Brown, a jej terapeutka przebudzeniem duchowym. To też jest zabawne. Ale ona tak w taki też sposób o tym mówi podczas chociażby takiego swojego przemówienia na TED Talks o potędze wrażliwości. To już ma jakieś miliony odsłuchań i odtworzeń. I ona powiedziała właśnie na tej sesji, czytam to właśnie z artykułu, który się ukazał w Sensie kiedyś dawno, powiedziała na tej pierwszej sesji ze swoją terapeutką tak. Nienawidzę niepewności, nienawidzę wiedzieć czegoś, nie potrafię znieść narażania się na zranienie lub rozczarowanie. To niezmiernie bolesne. Wrażliwość jest czymś bardzo skomplikowanym. I to wszystko właśnie zna powiedziała. Niepewność. Bezradność. To też jest ta wrażliwość. Oczywiście. Nasza. Myślę, to jest druga strona siły. Czyli to jest to, co często ludzie utożsamiają ze słabością. Czyli mówią, wrażliwość to jest słabość, prawda? I miękkość to jest słabość, i czułość to jest słabość, i troskliwość to jest słabość, i oczekiwanie pomocy to jest słabość. I przyznawanie się, i proszenie. Ja nigdy nie proszę, bo to jest takie paskudne, to ja się poniżam wtedy, bo przecież nie wszyscy w ogóle będą chcieli. Oczywiście, że nie wszyscy będą chcieli mi pomagać, ale niektórzy będą. I wiesz, i ten rodzaj ucieczki od tego wydaje się ludziom możliwy. Czyli, że jak się tak opancerzę, obmuruję, to nikt po mnie niczego takiego nie zobaczy, ale we mnie to będzie dalej. Mało tego, to dopiero będzie we mnie. To się tam rozrośnie, wiecie, to są takie korzenie, co rozwalają mury. Są takie drzewa, co mają takie korzenie. I jak rozwali ten mur, to człowiek wtedy mówi, koniec świata w ogóle, wiesz, koniec życia, koniec mnie, bo ja się rozpadłam. Bo już nie mogę, bo ten, ta przykład, wiesz, no, to jest, można powiedzieć, prowokacja. Człowiek, który się zamurowuje, prowokuje do tego, żeby mu to rozsadzić. Ponieważ życie nie lubi takich rzeczy. Przyroda też. Zobacz, co robią ludzie. Ludzie się ciągle zamurowują. Tak. Zamurowaliśmy kawał ziemi, nie? Tak.
a jednocześnie, tak jak kiedyś nie daje się. O symbolach mówiłyśmy, o trawie, trawa to wszystko potem porasta. Wyjdzie. Natura jest silniejsza niż nasze mury. Brené Brown właśnie też mówi to, o czym my powiedziałyśmy przed chwilą, że w chwilach szczęścia, kiedy czujemy do kogoś miłość, kiedy rodzi nam się dziecko, kiedy osiągamy upragniony cel, jesteśmy szczególnie podatni na zranienie. Ale jednocześnie bez tego wszystkiego nie osiągniemy. Jesteśmy wtedy też wielcy i wspaniali i arcysilni, prawda? I bogaci niezwykle. No więc paradoks życia właśnie na tym polega. Mm-hmm. Tak zwana jedność przeciwieństw, którą uwielbiam i która mi wytłumaczyła życie dawno temu, dzięki czemu jestem dość spokojna na ten temat. Tak po prostu jest. No. No. Tu jeszcze patrzę sobie... Chwila triumfu jest końcem triumfu. To, o czym mówimy, czyli że warto różne rzeczy odkrywać w sobie, warto narażać się na zranienia, bo bez tego nie ma tego pełnego życia oczywiście w naszym życiu. I nie ma też radości, nie ma też sukcesu bez porażki. Tak jest. Brené Brown odwołuje się tutaj do takiego przemówienia Theodora Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tutaj nawet je przytoczę, bo to bardzo ładnie brzmi, tak a propos właśnie wrażliwości. Tutaj chodzi o to takie określenie człowiek na arenie, do którego ona się odwołuje. Czytam. Nie krytyk się liczy, nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią, który dzielnie walczy, który wie, co to jest wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z wielką odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani porażki. Chłodna dusza, to jest ładne określenie. Ładne, ładne. Tak. I że przegrywa z odwagą, to tak, też mi się podoba. Wiesz, no, trzeba się odważyć do wrażliwości, żeby ją okazać? Znowu paradoks. Znowu paradoks, prawda? Trzeba się odważyć pokazać słabość. Ludzie, którzy proszą o pomoc, są odważni. Ryzykują. Mhm. Ryzykują odmowę, bo w proszeniu jest zawarta prawo do odmowy. Ryzykują, że nie dostaną. Ryzykują, że będzie im przykro. Ryzykują, że ktoś o nich coś pomyśli. Każdy pomyśli, co będzie chciał. Wiesz, ale będą tacy, którzy pomogą, albo przynajmniej zrozumieją. Mhm. I będą razem, prawda, z nami. No trzeba to robić, no ale z drugiej strony, jeżeli nas się tego nie uczy, a nie ma przykładów dużo naokoło, to znaczy inne mamy przykłady naokoło. Mamy pilnuj się, prawda, właśnie, strzeż się, uważaj, nie wychylaj się. No to straszne jest, to jest straszne. Nie wiem, to wiesz, ciągle właściwie każdego dnia trzeba robić takie wybory. Mm-hmm. Każdego dnia na nowo. Wiesz, no, tak jak sobie myślę, mówiłaś o swojej mamie, która ci mówiła, że masz być twarda, silna, nie dawać po sobie znać. Myślę, że może wiele osób dzisiaj też tak sobie myśli o tym takim wszechobecnym hejcie. Głównie mówię o internecie i że dla osób takich wrażliwych, bardziej wyczulonych na takie emocje innych, to może być nie do zniesienia, więc możemy sobie pomyśleć, po co nam ta wrażliwość, jak ten hejt będzie nas wtedy bardziej bolał. Kochanie, no też niektórzy robią taki wybór właśnie. Przecież nasza rozmowa na to nie wpłynie, prawda? Okay. Jeżeli ktoś się bardzo boi przeżywania przykrości, no to zrobi bardzo dużo, żeby ją w sobie zdeptać i gdzieś tam wycofać, prawda, w najodleglejsze rejony. Natomiast mówimy do tych, którzy szukają własnych odpowiedzi i chcą posłuchać innych ludzi, jak oni sobie z tym poradzili, prawda? Ja wiem, że przecież też się czasami gdzieś tam zamurowuję, bo na coś mnie nie stać. Nie mam sobie tego za złe, prawda? Rozumiem to, nawet sobie czasami mówię, wiesz, tu właśnie mówię sobie nawet, tu uważaj, bo tu jesteś szczególnie na przykład podatna czy wrażliwa, czy za dużo cię bolało. No to sobie tutaj, albo do tej osoby uważaj, prawda? A to bardzo ważne, bo to też jest pielęgnowanie wrażliwości. Oczywiście, jest to pielęgnowanie jej. Siebie. Tak. No i taki, wiesz, no troska o siebie. No dlaczego mam wystawiać, za przeproszeniem, dupę na kopy, nie? Tak. No albo, wiesz, buzię na te... Po co na... mam czytać komentarze hejterskie na przykład, tak? Czytam moje komentarze i zresztą w ogóle bardzo za nie dziękuję, bo są przeważnie bardzo kochane. I jak natrafię, na szczęście, dziękuję bardzo, bo mam zdecydowanie więcej tych bardzo ciepłych. I jak natrafię na taki hejterski, myślę sobie, no dobrze, że jest ta łyżeczka dziegciu, wiesz, bo gdyby to było
tylko takie, wiesz, ach, jak cudnie, to bym się może miała tendencję do tego, żeby się zepsuć, nie wiem. Ludziom to też grozi, wiesz? No tak, rzeczywiście, jeśli słyszą tak, tylko pochwały. Tak, tak. To jest też nieprawda, ja to wiem, więc jak się napotykam na coś, że ktoś mnie, wiesz, ale rzadko spotykam, bo lubię bardzo takie, w których jest coś ważnego, wiesz, w tym, że ktoś mnie widzi, opisuje i coś mu nie pasuje, więc mi to mówi w sposób fajny. To ja to bardzo, wiesz, cenię i się zastanawiam nad tym. A nie potępia. Natomiast jak mnie ktoś chce, wiesz, z błotem zmierzać, no to myślę sobie, no bidna ta osoba, wiesz, kolejna, która potrzebuje sobie, wiesz, na kimś, wiesz. Tu, zobacz, twoja wrażliwość cię chroni, bo się wczuwasz w drugą zdecydowanie osobę. Tak, i myślisz o tym, że to ona jest biedna, a nie ty tu bardziej, tak? Nawet powiem ci, że kiedyś sprawdziłam rzeczy zupełnie inne, mianowicie pieniądze mi albo ktoś ukradł, albo zgubiłam i taki miałam bardzo nabity portfelik tego dnia. I tak sobie pierwszy mój moment był, o ja to się ktoś ucieszy. I tak sobie myślę, oj, nieźle ze mną, rozumiesz? Nieźle ze mną, bo nie popadłam w to, Jezus Maria. Jestem beznadziejna, jak mogłam pozwolić. Jak mogłam, no. W ogóle straciłam. Tylko myślałam sobie, no tu zarobię, no powolutku sobie znowu zarobię ten portfelik, prawda? Ale to, że ktoś się ucieszy i że ja to wiem, rozumiesz? No przecież złodziej musi z czegoś żyć, nie? To jest jego zawód. No to jak mu się udało takich portfelik załapać, no to fajnie ma, nie? Tak. No i to mi się strasznie spodobało, naprawdę. A mi się przypomniała taka rzecz jeszcze sprzed paru lat, mianowicie Aniela, o której tu czasem wspominam. Aniela już ma 12 lat, szanowni państwo, jeśli śledzicie losy Anieli. Mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu, że o niej opowiadam, muszę się tutaj spytać. Ale to jest jakby nawet nie o niej opowieść, tylko właśnie o tym, jak my podchodzimy do wrażliwości. Anielka zawsze była taką bardzo, się o niej też tak wszyscy mówiliśmy, wrażliwą dziewczynką. Czyli odczytywała emocje innych, wzruszała się różnymi rzeczami, bardzo mądre pytania, ale dlaczego wszystko się musi kończyć? No, po prostu była mądrą, głęboką dziewczynką. Głęboką i wrażliwą dziewczynką. I pamiętam, że zanim poszła do szkoły podstawowej po przedszkolu, to pewne panie, przedszkolanki, bardzo się o nią martwiły. To jest też takie typowe dla nas martwienie się, bo ona jest wrażliwa i ona sobie może nie poradzić. I wtedy pomyślałam, że właśnie Aniela dlatego, że jest wrażliwa, sobie poradzi. I co się wydarzyło, bo ona przez to jest po prostu prawdziwa. Ludzie chcą się z nią przyjaźnić, nauczycielki ją uwielbiają, a ona też ma w sobie taką prawdziwość polegającą na tym, że po prostu ona wie, z czego jest dobra, a z czego nie. Tak. I to, z czego nie jest dobra, to nie musi. Znaczy nie i się nie przejmuje, jak tam przynosi jakieś złe oceny. I to jest takie okej. Tak, przecież kto inny musi być lepszy w tylu rzeczach niż ja. I ta jej wrażliwość moim zdaniem właśnie decyduje o tym, że ona sobie poradziła i sobie poradzi jeszcze w przyszłości. No ona jest nie tylko, widzisz, tu można dodać tak, że jest sprawiedliwa. Jest. Że jest uczciwa. Że jest autentyczna. Tak, że jest mądra. Oczywiście jest też, robi takie rzeczy wkurzające. Ja nie chcę mówić, że ona jest ideałem, ale co to jest znaczy też ideał? Autentyczność. Chodzi mi o to, że ta autentyczność nie to jest fajny. Nie ma. Samodobro właśnie, o to nie mi chodzi. Nie ma. Ludzie, kochani, przestańmy. Przestańmy, życie nie polega na niczym idealnym. Przed chwilą się potknęłaś, skręciłaś sobie kostkę, a za chwilę, rozumiesz, się okaże, że znajdziesz pełną portmonetkę, rozumiesz? No przecież... Tę, którą ty właśnie zgubiłaś. Tak, bo ja mogłam ją też zostawić gdzieś, bo wiesz, nie albo tylko byłam ktoś, ukradziona, niekoniecznie. Też się ktoś ucieszył. Tak, mi się raz wyśniło, słuchaj, że znalazłam na ulicy taki napchany portfel. Ale było fajnie. Fajnie, nie? No. Ale wracając do Anieli i innych takich dziewczynek, którym się mówi, uważaj, bo ty jesteś wrażliwa. Cieszę się, że jesteś wrażliwa. Używaj, korzystaj, broń swojej wrażliwości, stój za nią. W ogóle to moje ukochane określenie, stój za sobą. Stój za sobą. Jesteś pełna gniewu, stój za gniewem. Jesteś pełna współczucia, stój za współczuciem. Jesteś pełna nie wiesz czego? Stój za tym, że nie wiesz. Masz prawo nie wiedzieć. Też dużo się mówi ostatnio o takiej, oczywiście to kiedyś było nazwane nadwrażliwością, ale jest to związane też z naszym układem nerwowym, z konstytucją. No mówi z tym, się teraz o osobach wysoce wrażliwych. O osobach wysoko wrażliwych. Na ile to jest jakby uzasadnione, to już inna sprawa i na ile psychologia takie, ale otwiera się na to, że są niektóre osoby, są różnice we wrażliwości. Dokładnie. I dla jednej osoby słoneczny dzień będzie czymś
głośny, pełen muzyki będzie czymś cudownym, a dla innej będzie to za dużo bodźców. I też to pielęgnowanie własnej wrażliwości, myślę, że tak jak ty mówisz, polega na tym, żeby też ją chronić. Czyli jeżeli się czujemy przebodźcowani, jeżeli wiemy, że jakieś miejsce nie jest dla nas, jacyś ludzie nie są dla nas, to też o czym mówiłyśmy w tym poprzednim, wycofać się. I nie tłumaczyć się z tego, bo ja jestem jakaś dziwna. Ja tak mam, ja potrzebuję teraz tego. Właśnie, można powiedzieć, prawda? Potrzebuję teraz być ze sobą, potrzebuję teraz samotności, potrzebuję się oddalić. Albo potrzebuję sobie teraz popłakać, przepraszam, zaraz wrócę, ale muszę się pozbierać. Też uważam, że może to jest ktoś chce z tobą popłakać, to się zapytać powinien. Tylko widzisz, ludzie nie umieją dawać tych komunikatów. Miałam parę dni temu takie spotkanie towarzyskie, fajne, z ludźmi, których lubię, i oni się wzajemnie raczej też lubią. No i jeden z panów powiedział, no, że trzeba słuchać teraz tych wszystkich wiadomości, bo no tam na temat, wiesz, ja mówię, ja nie słucham i nie będę. I on tak naprawdę to trochę na mnie napadł, wiesz, znaczy bardzo apodyktycznie, że to ja się chowam, uciekam i boję. Ja mówię, nie, ja nie chcę. Jest to duża różnica. Chronisz, ja wybieram swoją i to od dawna. Tak. I mam swoją wrażliwość, mało tego, znam się na tym wszystkim, czego nie słucham, więc już nie muszę słuchać, bo wiem, co ci państwo powiedzą. I po co, i dlaczego, i z czego się to bierze. I zaczął się ze mną kłócić, po czym reszta się dołączyła i tam, wiesz, no jednak na szczęście cała większość powiedziała, słuchaj, no nie masz prawa, wiesz, bo ja mówię, w ogóle co ci dał prawo mi powiedzieć, czego ja się boję albo nie boję, no przecież ja ci mówię, wiesz. Nie, ty na pewno, i potem wyszło na to w końcu, że się sam przyznał, że się boi i dlatego słucha, rozumiesz, no ale ja bardzo, wiesz, jasno mówiłam. Nie zgadzam się, nie podoba mi się to, co mówisz. Jak chcesz mnie posłuchać, to ci wytłumaczę, na czym to polega. To nie jest tak, że ja lekceważę to, co się dzieje wokół, bo tego jest pełno. I tak wiem, co się dzieje. I tak wiem. A nie chcę sobie robić w głowie, nie chcę się dawać straszyć przede wszystkim, bo tak mi to jest. Nie odpowiada. Tak. I potem było dla mnie cudne, że inne osoby powiedziały podobnie, tylko że dopiero jak ja, wiesz. I później po tej rozmowie jedna dziewczyna mi powiedziała, mówi, wiesz, dobra ta rozmowa była. Fajnie, że ona się stała, chociaż nie była łatwa, bo to towarzysko, to się tak, wiesz, że się ludzie kłócą, nie? Ale mówi, to się przydało. I potem powiedziała tak, ty umiesz stanąć za sobą. Ty umiesz to powiedzieć, wytłumaczyć i obronić siebie. Ja mówię, wiesz, no ja się tego długo uczyłam i ja to szalenie cenię. Ja tego używam. A ona mówi, ale my tego nie umiemy. Ona akurat powiedziała coś, wiesz, bardzo była mi za to wdzięczna, bo też powiedziała, wiesz, przyznała, mówi do niego, wiesz, no słuchaj, no nie zdajesz sobie sprawy, że napadasz. Bo to też trzeba powiedzieć człowiekowi. Ja mu potem powiedziałam, wiesz, ja cię dalej tak samo kocham jak przedtem. O, wiesz, też ci coś podobnego chciałem, on nie powiedział, to samo chciałem powiedzieć, coś podobnego, że nie psuje to mojej, wiesz, relacji, bo ja się nie poczułam gorsza przez to, co rozumiesz tą rzecz? Ludzie tak. się czują gorsi, bo on mi wytknął, jemu się coś we mnie nie spodobało. Ja powiedziałam, ale mnie się to we mnie podoba, ja to cenię i będę to robić dalej. I się z tobą nie zgadzam. Nie mówiłam mu, że mi się nie podoba to, co ty robisz. Słuchaj, jak chcesz, to słuchaj. Chcesz się bać, to się bój. Nie chcesz uciekać od czegoś tam, nie uciekaj. Przecież to jest twój wybór. I wiesz, i tak mi się fajnie zrobiło właśnie, że mi się w ogóle stosunek nie zmienił. Nie wiem, jak tam jemu dalej, ale przez to, że mu powiedziałam dalej cię kocham, myślę, że jest spokój, rozumiesz? Ale popatrz, jak nas się nie uczy bronić swojego. Nie, a właśnie to jest dowód też na to, że wrażliwość to siła. Dokładnie. Bo ta wrażliwość ci dała siłę, żebyś obroniła to, co chciałaś. Tak, tak. Sobie obronić. Mało tego, jeszcze powiedziałam, dziękuję ci za tą rozmowę, bo bardzo się ożywiłam, mówię, wiesz. Bo coś jest ważnego, czego bronię, prawda? Tak, tak. Za czym ja właśnie, wiesz, stoję i mało tego, będę to rozpowszechniać jeszcze, wiesz, mówić ludziom, nie warto dać się straszyć. Wrażliwość to nie jest słabość, wrażliwość to jest bogactwo. Bogactwo, tak. To są możliwości, to jesteśmy my po prostu. To jak wyobrażamy sobie siebie, to jest psychopatia, no. To jest cała gama bez wrażliwości, uczuć, psychopatia, stanów. Socjopatia. Myślmy sobie o tym w taki sposób i pielęgnujmy w sobie wrażliwość i tak doceniajmy wrażliwość w innych. Też mi się to oj, bardzo. I podoba. Pokazujmy im, że doceniamy. Kochani, w ogóle pokazujmy ludziom, że ich doceniamy.
Tak. Tak, im to potrzebne, nam potrzebne, dawajmy sobie wzajemnie. I tak niewiele kosztuje. No, prawda? Niektórych bardzo, więc jeżeli byście zaczęli wydawać, bo to trochę tak niektórym się ludziom wydaje, że to pieniądze prawie takie. Jak ktoś dobrego powiem, to ja będę mieć mniej, a on będzie mieć więcej. Nie, ty też będziesz mieć więcej. Tak jest, tak jest. Zgadzam się, Kasiu, dziękuję bardzo. Dziękuję, kochanie. Pa, pa. Pa. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu Zwierciadło i na www.zwierciadło.pl. Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na zwierciadło.pl.